Cześć moi kochani, witam Was na kanale Simomania i witam Was w poradniku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać 4 sposoby, jak zdobyć jagodę krowokwiatu, o którą mnie często pytacie. Dobra, to kochani, zaczynamy. Pierwszy sposób, wędkowanie. Ja swoją jagodę krowokwiatu złowiłam w parku kwiata magnolii w Wierzbowej Zatoce przy drugim poziomie zdolności wędkowania, ale też możecie złowić w parku pustynny kwiat w Oazie Zdrój i w ukrytych miejscach i to pokażę Wam w załączonym filmiku. Drugi sposób, ogrodnictwo, polega na szczepieniu roślin. Szczepienie roślin dopiero zaczynamy od 7 poziomu ogrodnictwa. Aby uzyskać smoczy owoc, musimy zaszczepić lwią paszczę z truskawką. A jeśli chodzi o uzyskanie jagody krowokwiatu, to lwia paszcza plus smoczy owoc. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że mój smoczy owoc złowiłam w Wierzbowej Zatoce w parku kwiata magnolii. To Wam pokażę na filmiku. Dobra, moi kochani, wiecie co, z czym macie zaszczepić? Ja Wam powiem tak, bo ja mam truskawkę, chcę posadzić smoczy owoc i chcę posadzić lwią paszczę. Powiem tak, tu macie ogród, już zobaczyliście coś. Tu jest ogród, koło niego to jest w Wierzbowej Zatoce i tutaj Wam pokażę koło tego tajemniczego drzewa. Ale też możecie znaleźć, tu jest chyba lwia paszcza. Bo ja lwią paszczę i truskawki pozbierałam, a smoczy owoc złowiłam, tak jak Wam pokazywałam na filmie. Jeszcze możecie kupić rozsadnik, albo właśnie jak tutaj wejdziecie w ogródek, to możecie zakupić nasiona. Ale ja nie chcę nic kupywać, ponieważ wszystko mam. Teraz tylko chcę, żeby mój Carlos zasadził nam smoczy owoc, truskawkę i lwią paszczę. Tak, te 3 potrzebne nam będą. Tak jak już Wam wspominałam, smoczy owoce, żeby uzyskać, to musimy właśnie truskawkę z lwią paszczą zaszczepić, ale szczepienie dopiero jest na 7 poziomie, a jeśli chodzi o pobranie sadzonki, to jest na 5 poziomie i dlatego tego nie da się tak szybko zrobić. Ja na razie pokażę Wam jak, bo on tutaj z tych umiejętności ma... Już Wam pokazuję. Chodź mi tu zasiej, a nie mi gdzieś uciekasz, co on chce śmieci wyrzucić. Tak, jeszcze właśnie fajne to jest, że on może rozmawiać z roślinami, to też Wam pokażę, taka interakcja jest. Ja już zasadziłam tu moje jagody krowokwiaty, które wcześniej wyłowiłam. I tak, mogę Wam pokazać, nie, tu może podlać, czyli to nie jest jeszcze chyba na trzeciej, a ja mam na pierwszym. To na razie nie będę mogła Wam pokazać. Podlej. I pokażę Wam, jak jest interakcja właśnie, że on może mówić i wtedy mu rośnie tutaj towarzystwo. Dobra, jak te umiejętności mu wejdą w wyższy stadium, to ja się z Wami połączę. Więc powiem Wam, że na trójce na razie może tylko nawozić. Odchwaszczaj i nawoź. O, smutny jest. Chciałam, żeby on zaczął rozmawiać, ale może pokażę Wam to tak na szybko na kodzie, jak można to zrobić. Testing. Cheats. True. Musimy otworzyć kolejną. Wklejam tu kod i wbijam, nie wiem, 4 na przykład poziom. Zaraz zobaczymy, czy on przy 4 już może zacząć rozmawiać z nimi. Z roślinami, bo na tym mi zależy. Zamknę. By ktoś chciał się dowiedzieć. Tak, może rozmawiać. Nie, nie płacz. Przy 4 poziomie może ogrodnictwa może rozmawiać z roślinami. Widzicie, im będzie. I tu też właśnie, czy krowokwiat, czy... O, polej łzami, nie. Musisz podlać jeszcze. I widzicie... Towarzystwo mu rośnie. To jest fajna interakcja. Jeśli chodzi o te skróty klawiszowe, to musicie Ctrl, Shift i C jednocześnie wcisnąć, potem wpisać testing cheat true i potem wpisać kod. Jeśli będziecie chcieli te kody, to napiszcie mi w komentarzu, to nie ma problemu. To są kody do umiejętności. Podejrzewam, że dla wszystkich są znane. Dobra.
widzieliście to, ja się połączę z wami, jak on będzie miał tą, jak te rośliny już będą i pokażę wam, jak, bo rośliny muszą urosnąć i wtedy jak ma pobrać sadzonkę i później jak zaszczepić. Dobra, Carlos idzie poodlać, ale już chciałam wam pokazać, jeśli chodzi o piąty poziom ogrodnictwa, to on właśnie może pobrać już teraz sadzonkę. Ale sadzonkę, żeby pobrać, my potrzebujemy nie z truskawki, tylko z lwiej paszczy. Musi pobrać nam dwa razy tą sadzonkę, bo będziemy musieli ją zaszczepić z truskawką i zaszczepić ją ze smoczym owocem. Nie wiem, czy dwa razy? Tak, dwa razy zrobiłem. Już wam pokazuję, jak to wygląda. O, widzicie? Tak wygląda ten szczep. I to będziemy musieli zaszczepić z truskawką. Tylko będziemy mogli dopiero zaszczepić, jak on będzie na siódmym poziomie ogrodnictwa. Dobra, moi kochani, mamy siódmy poziom ogrodnictwa i już wam chcę pokazać, że on może zaszczepić i jak to wygląda szczep. I będzie musiał zaszczepić z lwią paszczą. Tu chyba się jeszcze nie da, ponieważ nie urosła nam ta roślina. Właśnie dlatego może i te koty pomagają, żeby wbić mu daną umiejętność, tak, żeby ta umiejętność była na jakimś poziomie, ale musimy i tak czekać na rośliny, żeby... I teraz, tak jak wam wcześniej pokazywałam, wchodzę na telefon, wchodzę na notatnik i pokazuje mi właśnie smoczy owoc. I co, z czym muszę szczepić, żeby mi wyszedł smoczy owoc. Dobra, ja się połączę z wami, jak urośnie roślina i pokażę wam, jak szczepię jeszcze jagodę krwokwiatu. Dobra, moja roślina już tutaj urosła, czyli ten smoczy owoc i teraz chciałam, żeby on szczepił znowu z lwią paszczą. A już mogę wam pokazać, jak tu wygląda. To jest truskawka, smoczy owoc i lwia paszcza, trzy rośliny. Jakby w jednej. I później wam pokażę, jak one urosną na krzaku, jak będą wyglądały. Teraz on zaszczepi. Widzicie, znowu odkryto nowy szczep i znowu i teraz będę czekać, aż ona wyrośnie. I później wam powiem, ile dni czekam. Też posadziłam tutaj te jagody krwokwiatu, ale one mi jeszcze nie wyrosły. I tak jak wcześniej wam pokazywałam, tu w ten notatnik wchodzę, tu pokazuję w notatniku. To tak dla przypomnienia jeszcze, ile mam po prostu posiadam, tak? Bo ja mam tutaj pozbierane trochę rzeczy. Dobra, moi kochani, to widzimy się, jak już rośliny urosną. Wtedy wam powiem, ile dni, co i jak wyglądają. Tak, tutaj patrzcie, co wyrosło. Jest smoczy owoc. Tu jest truskawka. A tutaj jeszcze powinno, bo to jest smoczy owoc, truskawka i lwia paszcza. Tu jest lwia paszcza. Dobra, kochani, chcę wam pokazać właśnie szczep. O, smoczy owoc z lwią paszczą dał nam jagodę krowokwiatu. A powiem wam, że czekałam na akurat na to 6 dni, tutaj 3 dni na właśnie na truskawkę, jak połączyłam z lwią paszczą i na ten smoczy owoc czekałam tutaj dłużej. Ale już wam pokazuję, bo powiem, że ciężko się dopatrzeć tą jagodę krowokwiatu. Może na tabie tak wejdę w krzaczek. O, nie wiem, czy widzicie, widzicie tutaj te różki? Nie pokażę wam dokładnie, ale to jest właśnie jagoda krowokwiatu. Może pokażę wam, jak Carlos zbierze. Zbierz cały plon. Carlos coś nam gotuje. Czy sobie do jedzenia. Już go tutaj zapraszam. Wam pokażę, że pokażę wam, że nic nie mam. Widzicie? Dwie jagody krowokwiatu. Udało mu się. Teraz musicie po prostu ją zasadzić. I czekać. Trzy dni czekacie. Ja trzy dni czekałam na jagody krowokwiatu. Trzeci sposób to loty w kosmos. Aby wybrać się na wyprawę kosmiczną, pierw musimy zakupić rakietę, wchodzimy w tryb budowania i kupujemy stapunktowe kosmolatadło za 5000 simoleonów. Potem musimy wbudować naszą rakietę. Nie musimy mieć żadnych umiejętności majsterkowania, ale musimy znowu wydać 1000 simoleonów i zabieramy się do budowy naszej rakiety. Jak mamy zbudowaną rakietę kosmiczną, wybieramy się na podbój kosmosu. Ale musicie uważać, bo tam też czyhają na nas różne niebezpieczeństwa. Ja odbyłam chyba z 30 lotów. Rozwinęłam swoją umiejętność
nauk kosmicznych, maksymalnie do 10 poziomu, ale nie udało mi się zdobyć jego dykrowokwiatu. Za to przywiozłam inne zdobycze, jak wielką skałę kosmiczną, pospolitą skałę kosmiczną, wyjątkową skałę kosmiczną, martwy i żywy czerwony kolorowiec. Nie polecam tego sposobu. Dobra, moi kochani, pokazuję Wam ostatni, czwarty sposób. Najprostszy, oczywiście to jest kod. Wchodzimy w tryb budowania. Wciskamy trzy skróty klawiszowe Ctrl, Shift i C razem. Wyskakuje nam takie tutaj okno. W to okno wklejam kolejny kod. Będzie on w opisie filmiku. Oczywiście wszystko też opiszę. Stwierdzam Enterem. Wychodzę z tego. Musi mi się pojawić tutaj okno Filtruj obiekty. Wchodzę w zawartość. Debug zaznaczam. I tu w ten Szukaj wpisuję krowokwiat. I mamy jagodę krowokwiatu. I mamy krowokwiat. Go przenoszę i tutaj mogę go zasadzić. Tu mi odblokowuje wszystkie obiekty ukryte, o tak powiem. Trzy razy. I teraz wchodzę w tryb, żeby nasz tutaj Carlos zasiał nam krowokwiaty. Zaraz to zobaczycie. I później podlewam i czekam, aż krowokwiat mi wyrośnie. I wtedy zobaczycie wszystkie interakcje z krowokwiatem. Oczywiście jak już wyrosną, a jeszcze Wam pokażę za chwilę, właśnie, bo to przerzuca, jest ten krowokwiat, jeszcze wejdę w tryb budowania i Wam pokażę, że ten krowokwiat nie musi wyrosnąć, tak, żebym mogła go sprzedać. Widzicie, 475, już w takim momencie możecie go sprzedać, o ile chcecie. Dobra, podlej nam jeszcze Carlos, o. Jest nieswój. Musi skorzystać z toalety. Na koniec, moi kochani, chciałam Wam pokazać interakcję właśnie z krowokwiatami na karm. Pokażę Wam, może zjeść tort. Pierw zje tort, czy będzie na, czy nakarmi? Nakarmi. Może nie zjedz tort. Teraz będzie mógł się pogłaskać. Nie siebie, tylko krowokwiata i będzie mógł się bawić. Ale zobaczcie, co się zrobi. Zjedz tort. Za drugim razem, jak zje tort, to już nie przeżyje tego. No dobra, ale Wam pokażę, bo to w końcu jest tylko poradnik, a Wy sami stwierdzicie, co będziecie chcieli robić w swoich rozgrywkach. Tak samo z której akurat można powiedzieć mojej propozycji odnośnie zdobycia krowokwiata będziecie chcieli skorzystać. I teraz ona powinna go wypluć. Jak go wypluje, będziecie mogli ją wydoić. On był chyba, nie wiem, czy skupiony. Zobaczymy, jaką będzie miał esencję. Czy szczęścia, skupienia. A zaraz Wam pokażę. To jest wewnętrzna pustka i tutaj on jest bardzo brudny, nie swój. Nie, nie, masz wydoić. Chodź tu z powrotem, nie masz się myć. I zaraz zobaczycie, jak zje po raz drugi. Zobaczymy. Skupienia. Właśnie, no bo to zależy, w jakim był momencie. O, widzicie? Jest pożerany i już tego nie przeżyje. I skończy się rozgrywka, ponieważ Carlos jest jedynym domownikiem w mojej rodzinie, o tak powiem. I zakończy się zaraz, zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Może nie wiem, czy przeżyliście już to raz, czy nie. Ale w końcu poradnik. No i tak jak chcecie, po prostu macie cztery sposoby. Który sposób Wam jest najwygodniejszy do zdobycia jagody krowokwiatu, to sami wybierzecie. Czy chcecie pójść na łatwiznę i kodem, czy wolicie ją zdobyć w jakiś sposób. Nie polecam tylko tego latania w kosmos, chyba że chcecie zdobyć te umiejętności nauk kosmicznych. Bo to jednak długo czasu zajmuje. No ale zawsze coś przywozicie, tak, i zdobywacie jakieś tam inne rzeczy po drodze. W końcu jak zabawa, to zabawa. Nie można popróbować wszystkiego. Dobra. Odsyłasz za światy?
i koniec gry, tak jak widzieliście. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że wam poradnik się spodoba. Życzę miłego oglądania, czekam na łapki, komentarze. Jak chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, piszcie w komentarzu. Cześć, papa!